mój chopek na tym magazynku, kurde, delikatnie w górę go bierze. W tym momencie trwają bardzo powolne przygotowania do obrony budynku numer 2. Gdzie na dachu? Mocnymi cechami tego budynku są wejścia, gdzieś, czy? Ponieważ mamy trzy niezależne wejścia. Wejście, w którym się aktualnie znajdujemy, jest to taka główna sala z dziurą w podłodze. Wejście z prawej strony, wejście z lewej strony oraz pięterko, z którego mamy doskonały widok, ponieważ przednią ścianę stanowi szyba. No, przecież miałaby kurwa nie grać ten. Auto miało nie grać. Słychać już strzały, więc wróg na pewno atakuje. No jesteśmy. Kurwa. Komin najgorszy. Ja jestem tu. Gdzie są? Od nas tutaj jeszcze nas jest trzech, dwóch. I na górze chyba ktoś jeden. Tutaj byliśmy atakowani głównie od strony garaży, lecz wróg mógł zajść nas z każdej strony. Co? Patrzyłem, wychodziłem, nikogo nie widziałem. Nikt nie strzelał. Sytuacja coraz bardziej wydaje się być napięta, więc spodziewamy się ataku. Dostałem! Dostałem! Niestety te starcie przegrałem, więc wycofuję się do kolejnego punktu, który zaraz będziemy bronili. Punktem obrony numer 3 była hala, w której już wcześniej graliśmy rundę typu Speedsoft. Jak od razu widać, wróg nas szybko zaatakował. Thank you.
znowu zostałem sam. Coraz większa adrenalina, coraz większe nerwy i dodatkowo mam problem, ponieważ parują mi okulary. W tej sytuacji pilnowałem dwóch wejść, ponieważ mogłem być zaatakowany z lewej strony, jakże i z prawej. Śliwa? Przez parujące okulary miałem ograniczoną widoczność, więc nie mogłem rozpoznać, czy zbliżająca się postać jest moim przyjacielem, czy jest wrogiem. Kurwa. Dobra, nie żyje. Kurwa, już nic nie widziałem i tak okulary nie zaparowały jak chuj. Bardzo ładnie podjęło się drogi drużyny, ponieważ zostałem zaatakowany z zaskoczenia. Teraz znajdujemy się na punkcie numer 4. Punkt numer 4 jest nazywany przez nas fortem. Główną zaletą tego jest parterowa konstrukcja budynku. Otwarty każdy budynek przegraliśmy. Zamknięte pomieszczenia. Jak w filmie Bitwa o Fort, ostatnia nadzieja nasza na wygraną. Desperacka próba obrony z gliszczy. Była to właśnie nasza ostatnia runda jako drużyna broniąca. Po tej rundzie zaczynaliśmy od nowa scenariusz, tylko tym razem jako szturmujący. Coraz większe problemy z parującymi okularami. W tym przypadku jest tak, że jak gdzieś jestem w jednym miejscu i się nie ruszam, okulary niestety szybciej parują. Jeżeli się przebiegnę, jest przewiew, jest w miarę ok. Gdzie? 12? Kurde, okulary sparowały. Po lewej kolejny jest. Czy ja w zasięgu go mam już? Wróg atakował nas od frontu i od prawej strony. Z prawej gdzieś chyba, czy nie? Wiedzisz, że z prawej. Ja słyszałem, że kulki świszczą gdzieś. Dostałem! W taki sposób zakończyliśmy rundę. Teraz zmiana stron. Jesteśmy drużyną szturmującą i powoli przygotowujemy się na atak garaży. Thank you.
Zapasny usać. Zawsze znajdzie się czas na śmieszkowanie, więc tą rundę zaczynamy grubo z flagą, która podniesie nam morale. Kawałek do nogi. Źle będzie. Kurde, pod słońce mamy jeszcze i też prawą stroną. To co? Sur? No. Nasza drużyna była już dosyć zmęczona, więc nasza główna taktyka to po prostu szturm. Jednak zdecydowałem się, że zaatakujemy ich prawą stronę, więc wspólnie z kolegą robimy głęboką flankę na ich bok. Ale śmierdzi. Nie? Jabłkami, dobra. Fu. Ty masz kaburę uniwersalną? To twoja? Weź mi ją za tydzień pożycz. Co? Aha. Ale jeszcze coś sprawdzę tylko dzisiaj. Co? Ja? Makarowa. No. No właśnie. Ja mam to ten, mam ładownicę. Ładownicę, kaburę. Tylko że wolę właśnie na udo. I teraz bardzo powoli zbliżamy się do bazy wroga. Krótka obserwacja przed pola. Thank you.
i szybkie wycofanie na bezpieczną pozycję. Chciałem podejść jak najszybciej do wroga. Kilka strzałów kontrolnych, aby upewnić się, skąd strzela wróg i czy jestem w jego zasięgu. Kurde. Niestety tutaj byłem jak na patelni, więc nie miałem zbyt wielkiego pola do popisu. Obserwacji przed pole jest w miarę bezpieczne, więc zdecydowałem się iść w kierunku wroga. Dach to nasz? Ponieważ bardzo ciężko jest kogoś tam zabić, a strzelec ma bardzo duże pole widzenia. Na dachu nasz? Na dachu ktoś jest! Na dachu! Bardzo szybko się wyjaśniło, kto był na dachu i fartem udało mi się go zabić. Się wewnątrz budynku. Nie.